Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego 5. modułu kursu Wyposażenie gastronomii. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Podstawowym procesem technologicznym gastronomii jest obróbka cieplna. Nadaje ona potrawom odpowiedni smak, wygląd i zapach. Aby go uzyskać, należy dobrać odpowiedni rodzaj i sposób obróbki cieplnej, a co za tym idzie, odpowiedni sprzęt. Rodzaj urządzeń grzejnych oraz ich liczba są ściśle uzależnione od zakresu i wielkości produkcji oraz od charakteru zakładu gastronomicznego. Najczęściej stosowane urządzenia do obróbki termicznej to przede wszystkim trzony kuchenne, taborety podgrzewcze. W tej części szkolenia zapoznamy się bliżej z trzonami kuchennymi. Trzony kuchenne stanowią podstawowe wyposażenie zakładu gastronomicznego. To urządzenia wielofunkcyjne, na których można gotować, smażyć, dusić oraz piec, jeśli posiadają wmontowany piekarnik. Trzony mogą występować w formie jednego urządzenia lub w ciągu modułów linii kuchennych. Często ustawione są w centralnym miejscu kuchni gorącej. Mogą być łączone w zespoły 8- lub 12-stanowiskowe. W zależności od sposobu ogrzewania trzony można podzielić na gazowe, elektryczne, indukcyjne. Obudowa trzonu gazowego wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej lub z blachy emaliowanej. Trzon ten wyposażony jest w 4 palniki nawierzchniowe. Wymienne żeliwne ruszty pozwalają na ustawienie naczyń tuż nad palnikami gazowymi. W palniki wmontowane są zapalacze Iskra, co wiąże się z koniecznością podłączenia ich do instalacji elektrycznej lub w fajki wykonane ze stopu aluminiowego, od których zapala się cały palnik. Wielkość płomienia może być regulowana za pomocą kurków zamontowanych na przedniej stronie trzonu. Ze względu na rodzaj materiału, z którego jest wykonana płyta grzejna, trzony elektryczne dzielimy na żeliwne oraz ceramiczne. Obudowa trzonu wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej lub z blachy emaliowanej. Trzony te mają zastosowanie w profesjonalnej gastronomii ze względu na ich dużą wytrzymałość. Posiadają 4 elementy grzejne w postaci płyt żeliwnych w kształcie kół lub prostokątów. Płyty żeliwne po nagrzaniu długo utrzymują ciepło, ale ich wadą jest trudność w utrzymaniu czystości ze względu na porowatość płyty. Wszystkie trzony elektryczne posiadają regulację mocy płyt. Trzony indukcyjne z wyglądu przypominają trzony kuchenne elektryczno-ceramiczne, ale zamiast grzałek elektrycznych posiadają cewki indukcyjne, przez które płynie prąd zmienny o częstotliwości źródła prądu 30 000 Hz. W wyniku tego powstaje silne pole elektromagnetyczne, które przedostaje się do naczynia. Pole magnetyczne samo w sobie nie podgrzewa otoczenia, więc płyta pozostaje zimna. Dopiero gdy na płycie położymy odpowiedni garnek, pole magnetyczne oddziałuje na materiał i energia pola przekształcana jest na ciepło. Od naczynia podgrzewa się potrawa. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.